Damian Herczyk dla portalu Fight Sport. Damian, w tle mam Marcina Najmana i odmienia twoje nazwisko przez wszystkie przypadki. No, cieszę się. Wiesz dlaczego? Nie. Jesteś autorem tego obalenia? Tak, tak. Można powiedzieć, że w zasadzie to ty jakbyś obalał, albo powiedzmy, no przynajmniej część tego obalenia, które zastosował Marcin Najman na bonusie, jest twojego autorstwa. No taki był plan. Trenowaliśmy, to był jeden z elementów walki, bo wiadomo, że walka nigdy się nie toczy tak, jakbyśmy chcieli w 100%. Był przygotowany na różne warianty, ale no, miało być takie zaskoczenie, że po pierwszym lewym prostym miało za chwilkę być obalenie. Także on to sobie miał tylko wyczekać. Zrobił to idealnie, także no, z tego się cieszę. Oczywiście jest jeszcze dużo pracy przed nami, ale myślę, że progres, jaki zrobił w te 5 tygodni i tak dla mnie jako trenera, no naprawdę no, jestem mega zadowolony z tego. Powiedziałbym, że list przehera, bo tak wszystkim zarzucał, że go obalają, on by chciał poboksować, a tu sam wziął, obalił, kurde, sprytny manewr. Słuchaj, każdy, kto mnie zna, wie, że ja zawsze taktycznie podchodzę do każdej walki, próbuję wyszukać zawsze taki game plan, żeby zaskoczyć rywala. No i tu się też udało, no, nikt się nie spodziewał na tej hali, że Marcin Najman będzie obalał bonusa. Także no, jakby tutaj to zaskoczenie nam wyszło. Ja się bałem tylko, że to przewrócenie wyjdzie, przewrócenie z marszu czasami, bo Marcinowi zdarzały się takie wpadnięcia, bo pamiętasz walkę chociażby z Przemkiem Saletą, walki z Przemkiem Saletą, a tutaj takie naprawdę dobre wejście w tempo, dobry timing i wyczaił ten moment, kiedy należało właściwie uderzyć tak, żeby facet stracił równowagę i nogi poszły w górę. Uwierz mi, że to obalenie i w ogóle tam większość akcji pod tą walkę było przetrenowanych setki razy. To nie jest tak, że on to robił parę razy. Robił to w różnych wariantach, kiedy ja się cofałem, kiedy ja atakowałem. Wiedział, kiedy ma przepuścić, kiedy ma wybraniać, kiedy on go miał złapać na wykroku i trochę idealnie mu się to udało. Byłeś spokojny o wynik tej walki, czy po przetrenowaniu, po tym jak miałeś Marcina u siebie, czy raczej tak zastanawiałeś się, co sztab przeciwny wymyśli? Znaczy, ja przewidziałem dwa warianty, które sztab przeciwny mógł zrobić. Jak rozmawiałem z nimi już po walce, to przyznali mi rację i rozszyfrowałem ich w 100%. Nie? Także albo, że będzie od razu rzuci się na Marcina i będzie on go chciał obalić. Na to był przygotowany Marcin i ja im powiedziałem, że nie obaliliby go. A drugi, że chciał zmęczyć Marcina. Ten, ja powiedziałem, Marcin też był przygotowany na to i wiedział, że ma za nim nie biegać. O kondycję byłem Marcina spokojny, bo wierz mi, że w 4, prawie 5 tygodni ta kondycja mu naprawdę mega wzrosła. My robiliśmy rundy 5-minutowe na treningach i na przedostatnim treningu zrobił 5 razy 5 minut. No nie powiem, w piątej rundzie już był zajechany, no ale o to chodziło, nie? No ale 5 razy 5 minut w jego wypadku, no to chyba dużo. Jest jeszcze w stanie coś wykrzesać z organizmu, poderwać się na, bo wiadomo, to jest człowiek, który nie żyje tylko samym sportem, ma wiele innych zajęć, to też jest, koliduje w większości i też czasami przeszkadzało jemu w przygotowaniach do walk, chociażby był promotorem gali, na której sam walczy, co jest szaleństwem w pewien sposób, bo większość ludzi wie o tym. Tak, no to jest akurat głupota i on o tym już wie, a wracając do Marcina, no to ja myślę, że przy takim podejściu, jaki on miał w przygotowaniach do tej walki, że nie zlekceważył sobie bonusa, naprawdę ogromne brawa dla niego za to. Ciężko trenował. Skupiliśmy się też nie tylko na samych aspektach czysto MMA, ale przede wszystkim zająłem się jego pospinanymi plecami i barkami, bo on nawet tam w jakimś wywiadzie powiedział, że w końcu zaczął uderzać prawą ręką, gdzie jak przyjechał do mnie, to ta ręka naprawdę była no, w fatalnym stanie. Damian, jak teraz będzie wyglądała wasza współpraca? Coś tam robicie sobie tydzień przerwy i potem po prostu wracacie do rozmów, czy po prostu już jest, bo tak gdzieś Marcin między wierszami powiedział, że interesuje go Fame MMA, interesuje go pozostanie tutaj, a w marcu wiemy, że jest gala Fame MMA, która już gdzieś tam żyje swoim życiem, no i trudno sobie wyobrazić, żeby nie było na niej Marcina z tym pojedynkiem, który się zaaranżował na końcu. Nie, no ja myślę, że Marcin teraz nawet 2 tygodnie spokojnie sobie odpocznie, pewnie jakieś wakacje sobie zrobi, a później powolutku wracamy do przygotowań. Do marca jest dużo czasu. Myślę, że tutaj mi to nie skoliduje też z jakimkolwiek moim wyjazdem z zawodnikami na walkę, no bo wtedy będę musiał delegować kogoś tutaj do narożnika, do niego. Ale tak, no Marcin powiedział już przed walką, że mamy następną walkę. Dzisiaj poznaliśmy rywala. Zresztą nie wiem, może to będzie nawet mój rywal, bo ja powiedziałem, że jeżeli Marcin dozna kontuzji, to ja chętnie wezmę tą walkę
No i tam chyba nie będzie sprzeciwu z drugiej strony, aczkolwiek zobaczymy. Poważnie? No tak, a czemu nie? No dzisiaj już mieliśmy próbę sił. Nie jest taki silny, na jakiego wygląda. Wiesz, jak to jest, jak prowadzisz klub, prowadzisz ten, trener przegra? Ale nie, ja tą walkę z nim wezmę w biegu, bo ja cały czas trenuję, także uwierz mi, że na tego gościa wystarczy. Zresztą moi zawodnicy by ci tu cokolwiek mogli tutaj dodać. Nie będę dalej pytał, ale słuchaj, jedna rzecz ważna, patrząc na garze, które tutaj są, czuję to rozczarowanie wielu zawodników MMA, którzy... Zmierzasz właśnie. Nie, pytam, bo wiesz, no tutaj przewijają się w kuluarach kwoty, przewijają się rozmowy o kwotach, wiadomo, pieniądze to jest to, co wokół czego świat się w dużej mierze kręci i też prawda jest taka, że zawodnicy MMA, tacy ci, którzy gdzieś tam uważają siebie za tych zawodników stricte MMA, czują się troszkę jakby to powiedzieć, pomijani troszeczkę na uboczu przy takich garzach, jakie tutaj padają. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Wiesz, no jest w tym dużo prawdy, co mówisz, no bo jednak zawodnicy, którzy profesjonalnie trenują, no naprawdę no, o takich garzach, jakie tutaj są, mogą śnić. No ale teraz zadajmy sobie pytanie, kogo to jest wina? No bo to nie jest wina nawet tych zawodników, którzy się tu biją, tak? No jest chyba na to popyt, jest popyt na walki freakowe i moje zdanie jest takie, że Fame MMA i tak pójdzie w kierunku takim, że będzie łączyło walki profesjonalnych zawodników z freakami i to jest kwestia czasu. Oni, też jestem tego zdania. Tak, oni swoją publiczność już, którą chcieli, osiągnęli, będą sobie ją podtrzymywać, a do tego jak dodają jeszcze, że tak powiem, profesjonalne walki takich naprawdę już topowych zawodników, no to wtedy już będzie rewelacja. Pieniądze rządzą światem i chyba rynek jednak decyduje o tym, co ludzie chcą kupić, a czego nie chcą kupić, bo to ludzie na końcu płacą tego wszystkiego. A spodziewałbyś się, że rok temu jakaś federacja jak Fame MMA zapełni Ergo Arenę? Nie, ale spodziewałem się, że jak telewizja publiczna dostała 1,3 miliarda dofinansowania, to z tego część pójdzie na MMA. No, a poszła? Nie. No właśnie. No dobra, no ten temat pominijmy, bo zrobiło się i śmiesznie, i strasznie. Damian, na koniec końcowe pytanie i zmierzamy już po prostu do końca. Co dalej teraz z twoimi planami, jak to wygląda w tej chwili? Czy wiesz, ja, że tak powiem, do końca roku mam kalendarz tak zapełniony walkami, że nie będę chyba w ogóle przebywał w domu. Czeka mnie trochę wyjazdów i takich dalszych i też na miejscu. No, do końca roku czeka mnie jeszcze około 12-13 walk zawodowych moich zawodników, także no, troszkę tego będzie. A ten jeden pojedynek, wiesz, że wszystkie pojedynki twoich zawodników nie rozsławią cię tak, jak rozsławił cię dzisiaj Marcin Najman i to, co się wydarzyło tutaj. No tak. Dziękuję. To fakt, dziękuję.